Melduję się z Krakowa, spędzam tutaj jedną noc, bo jutro, uwaga, wjeżdżam na Maltę. I mega się cieszę, bo spędzam tam święta, więc... Skincare już zrobione, ja teraz kładę się spać i widzimy się jutro. Szczerze, tak się cieszę naprawdę, że wyjeżdżam. Mam nadzieję, że będzie fajnie. I chciałam się tylko poskarżyć na moje szczęście, że zawsze jak wyjeżdżam, to muszę dostać okres. Pomijając już to wszystko, co to jest? Co to jest? Szczerze, że jest tutaj prawie jak we Włoszech i pasuje mi to, bo uwielbiam Włochy i te wszystkie uliczki no bardzo podobnie wyglądają. Teraz jesteśmy na jakichś górach. Okej, moi drodzy, już jestem po pasterce. Powiem szczerze, że ja w Polsce byłam jakoś 2-3 lata temu i tutaj zupełnie inaczej to wygląda. Są o wiele bardziej religijni i mają większy taki szacunek i po prostu jest inny klimat. A jeżeli chodzi o ich język, to jest tak dziwny. Dla mnie brzmi jak skandynawski, jakieś skandynawskie języki. Jestem teraz w Grandmaster Palace i czekaliśmy dosyć długo na kolejkę, ale jest tutaj tak pięknie. Było warto, naprawdę było warto. Hello guys, jestem w trakcie czekania na łódkę do Birgo, do takiego innego miasta i w ogóle zostaliśmy trochę oszukani, ponieważ nie dostaliśmy biletu jakby z innej łódki, przez to nie mogliśmy wziąć autobusu i coś tam, nie wiem, jakieś komplikacje były, była możliwość, że będziemy musieli przejść na nogach, ponieważ nogi to jest nasz główny transport, no nie? No i od czego są nogi? Od chodzenia. Na szczęście jest jednak inne połączenie i przełamuje też trochę swoją social anxiety. W sensie ja nie mam social anxiety, ale jednak czasami się trochę stresuję. Szczególnie jak, nie wiem, ludzie, którzy do mnie mówią, mają jakiś dziwny akcent, ja po prostu ich nie rozumiem i próbuję zrozumieć. Jestem tutaj głównym komunikatorem, bo moi rodzice nie potrafią mówić po angielsku, ale jest okej, jest okej.
mogę poopowiadać parę randomowych faktów. Jest tutaj bardzo dużo Polaków, Włochów oraz Francuzów. Woda tutaj jest w ogóle niezdatna do picia. Ja chyba dostałam jakiegoś uczulenia, bo tak mnie szczypie skóra i mam tak suchą skórę. Nakładam tonę kremu, ale ona mnie szczypie cały czas i swędzi. To jest masakra. Moje włosy są jak siano. W święta tutaj w ogóle wszyscy pracują, wszystko jest otwarte. Dzisiaj jest całkiem ciepło, więc fajnie, fajnie. Wszystkie te rzeczy rekompensują mi ładne widoczki. Co ja robię? Po prostu chodzę i oglądam drzwi i nagrywam drzwi, bo tutaj te drzwi są tak piękne. Ja nie wiem, czego oczekujecie. Te drzwi są piękne, więc je nagrywam. Okej. Drzwi Guty będą lepiej stać. Mhm. Le bon. C'est une bonne pistache, ça. Mais ça se voit déjà parce que la couleur elle est bien verte. Quand elle est bien verte, ça veut dire que c'est une bonne pistache. Parce que des fois c'est un vert genre il est pâle comme ça, tu vois. Ça c'est pas bon. Tu veux goûter? Allez. On dirait que tu manges le... La noix. Le bois, ouais, c'est vrai. Niektóre uliczki naprawdę bardzo przypominają Włochy. Tak samo tutaj są bardzo wierzący. O, czekajcie. Look at this. Są bardzo wierzący, jest dużo kościołów i te kościoły są przepiękne, jeżeli chodzi o architekturę, naprawdę. Wow. Szukałam słońca, znalazłam słońce w końcu po 3-4 dniach może. Ouais, peut-être on doit descendre ou non? Bah là, il y a des gens et tout. Attends. Naszła mnie taka myśl, że podróżowanie to jest naprawdę to, co chciałabym robić. I jestem ogromnie wdzięczna, że jakby obecnie mam taką możliwość. I w tym roku, w 2023, miałam 3 wyjazdy, które były super. Byłam w Mediolanie, byłam na koncercie, byłam w Grecji, teraz jestem tutaj na Malcie. I zawsze, kiedy jestem na jakimś wyjeździe, tak uświadamiam sobie, że życie to nie są tylko nasze problemy, nasze rzeczy, to, co musimy robić, kiedy musimy robić. I kiedy jestem właśnie na takim wyjeździe, czuję, że jestem bardziej obecna i że jestem tutaj w danym momencie i korzystam maksymalnie z tego czasu, z miejsca, z tego, że tutaj jestem. I te podróże naprawdę bardzo dużo dają. I na pewno moim celem na ten nowy rok to jest to, żeby ze swojej codzienności również tak korzystać i żeby być rzeczywiście obecnym, bo czasami zdaję sobie sprawę z tego, że jestem za często w swojej głowie i za często myślę o tym, co było, czy o tym, co będzie. No i wydaje mi się, że to tyle, co chciałam powiedzieć. Jest taki spokój tutaj, cisza, ptaki śpiewają i jest po prostu pięknie. I też, co jest dosyć zabawne, to to, że
Mam wrażenie, że jak jestem w innym kraju, to moja osobowość jest inna. W sensie wciąż jestem Ranią, ale mniej się wstydzę i mam bardziej wywalone, ale może to jest takie myślenie, że jestem w innym kraju i tutaj serio, jakby nikt mnie nie zna. Mimo tego, że w Łodzi też jak wychodzę na miasto, no to są jacyś obcy ludzie. Może też różnica tego, że nie wiem, we wszystkich krajach, w których byłam dotychczas, ludzie są o wiele bardziej otwarci na drugiego człowieka, co bardzo mi się podoba. Też nie wiem, czy powiedziałam, ale Birgo, czyli tutaj, gdzie jesteśmy, jest najstarszym miastem na całej Malcie. Chyba zgubiłam mojego tatę. Oh my freaking god, zgubiłam się. Jednak się nie zgubiłam, jestem po prostu ślepa. Et encore, j'ai oublié de dire que j'ai une claustrophobie. On va écouter un peu. Ici, c'est ma place favorite. C'est un bon moment. J'adore. Już schodzimy z tego klifu. Nie wiem, czułam się tak spokojnie, ale jednocześnie trochę się bałam o swoje życie, bo była tam taka wielka dziura i było stromo dosyć, ale wow. Za każdym razem, kiedy jestem w jakimś miejscu, w którym jest woda, mam automatycznie ochotę czytać. Jak byłam w Grecji, to w kilka dni przeczytałam prawie że całą książkę, po prostu leżąc na plaży. Jest gołąb, który cały czas się na mnie patrzy. I on nie ma łapki. Dzisiaj jest nasz przedostatni dzień, jutro zostajemy, jest Sylwester i w poniedziałek wracamy. W sumie to całkiem już chcę nawet wrócić, tęsknię za moim kotem, ogólnie za domem. Bardzo, bardzo fajny wyjazd. I dzisiaj jest naprawdę bardzo ładna pogoda, szkoda, że ostatnie dni tak nie wyglądały.